Pani minister, korupcja na najwyższych szczytach władzy Parlamentu Europejskiego się rozszalała. Ewa Kaili już nie jest wiceprzewodniczącą. Proszę o komentarz. Absolutny szok. Ja kiedy pierwszy raz uzyskałam tę informację, to myślałam, że to jest jakiś fake news, że to jest niemożliwe. Aczkolwiek potem analizując jednak wszystkie zjawiska, które dzieją się, szczególnie te, kto w Parlamencie Europejskim, ale i też w instytucjach europejskich, jak Komisja Europejska, to jednak rzeczywiście tam jest bardzo duży poziom takiej naiwnej ufności do lobbystów. To jest, trochę to jest inaczej niż jednak w polskim Sejmie. Tutaj posłowie przychodząc do pracy do parlamentu odbywają szkolenia, jak radzić sobie z tym lobbyingiem w tym negatywnym słowa znaczeniu, ale przede wszystkim też w jaki sposób te zjawiska ograniczać, w jaki sposób nie dopuszczać do tego, aby takie zjawiska w ogóle miały miejsce. Takich szkoleń nie przechodzą nowi europosłowie. Tym szczęśliwym trafem również przechodziłam tego typu bardzo skrupulatne szkolenia, też jako minister odpowiedzialny za kancelarię i dostęp do informacji ściśle tajnych, również top secret, ale również gdy byłam też członkiem komisji śledczej. To te mechanizmy antykorupcyjne, wszystkie mechanizmy prewencyjne, antykorupcyjne powinny obowiązywać w Parlamencie Europejskim. Nie ma takiego systemu. Jeżeli zobaczymy, że europoseł może dorabiać i to właśnie lobbując, no to już jest, i widzimy, że to się przerodziło w patologię, tak? I pobierać różnego rodzaju wynagrodzenia mógł legalnie, ale też widzimy, że pobierali walizkami nielegalnie. To pokazuje stopień zepsucia tej instytucji. Ja dzisiaj nie mam pewności, czy nie było tak, że jacyś lobbyści lobbowali za tym, żeby, krótko mówiąc, łajać Polskę, żeby ograniczać możliwość, organizować różnego rodzaju debaty, żeby stawiać w złym świetle w opinii, międzynarodowej opinii publicznej Polskę w sposób niezasłużony i niezawiniony przez nas samych, i trzeba by nie szło to w tym kierunku, żeby nam zabierać pieniądze, żeby ograniczać inwestycje, żeby wprowadzać chaos. To wszystko jest dla mnie bardzo dzisiaj zastanawiające. Ale z tego, co widzimy, śledztwo jest bardzo rozwojowe i być może jeszcze wiele wątków, oby nie, ale jednak mówi się głośno na korytarzach, że może być bardzo, bardzo źle. Tak, tam się pojawia także wątek polski związany z ambasadorem Maroka w Polsce. Niestety tak, i to jest bardzo przykre, bo znowu mamy tą Polskę, prawda? Chociaż to nie nasza wina, kto wysyła swoich wysłanników, swoich przedstawicieli, swoich urzędników, swoich ambasadorów. Tym niemniej, tak jak powiedziałam, sprawa w naszej ocenie jest rozwojowa. Podobno prowadzi ją najlepszy śledczy belgijski, więc pewnie nie zostawi suchej nitki na żadnym przestępcy. To jest dla mnie wstyd, szok i ja uważam, że te instytucje, które najgłośniej krzyczą o praworządności, no jakoś z praworządnością się zupełnie delikatnie mówiąc rozminęły. Ale to są także te osoby dotknięte tym procederem korupcyjnym, to były także osoby, które były współautorami chociażby rezolucji przeciwko Polsce. Dokładnie, to byli współautorzy rezolucji przeciwko Polsce, a także również, jak prześledzi się tok głosowania nad różnymi dokumentami dotyczącymi Kataru, wiz, prawda, czy tego bezwizowego wjazdu do Europy, to myślę, że tutaj każdy śledczy na 3 minus jest w stanie tą siatkę przepływów ustalić. Ale rzeczywiście tutaj jasno widać, kto był najbardziej uparty. Przecież ta pani, która została pozbawiona funkcji wiceprzewodniczącej, to możecie Państwo przytoczyć, jak z mównicy obrażała nasz kraj. A czy my możemy być do końca pewni, że jedna z takich walizek nie polędrowała w ręce polskich europosłów? Chciałabym spekulować. Jeśli by tak było, to absolutny wstyd i powinniśmy się zupełnie oczyścić. Również prawo polskie przewiduje kary za, i to bardzo wysokie kary. Dlatego my ten stopień korupcji mamy stosunkowo niższy, bo my z tą korupcją walczymy. Jak zobaczycie Państwo, krzyczą, że nie ma praworządności, a przecież jeśli idzie w rozumieniu traktatowym praworządność, to powinny być dobrze wykorzystywane środki unijne bez zjawisk patologicznych. Natomiast u nas ten stopień jakiejś patologii w tym zakresie jest znikomy w porównaniu z innymi krajami. Tutaj jakby moglibyśmy dzielić się doświadczeniami. Możemy te procedury przesłać. Są gotowe, wystarczy przetłumaczyć i stosować. No a ta zażyłość pomiędzy panem ambasadorem Maroka a marszałkiem Grodzkim? No tak, to jest absolutnie coś, co powinno podlegać również być może nawet zbadaniu albo przejrzeniu.
No jakoś tak jest, że różni ludzie, albo tacy, którzy lubią różnego rodzaju koperty, albo tacy, którzy lubią walizki, gdzieś ich drogi się krzyżują. To jest takie trochę dziwne. Oczywiście mówię w sposób w tej chwili taki ironiczny, zdaję sobie z tego sprawę, ale proceder jest bardzo poważny, bardzo szkodliwy i to jest jedna z najgorszych patologii. Korupcja to jest rak na każdym systemie, na każdej instytucji, który należy im absolutnie wyciąć i wypalić.